Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spajki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Brodaci.net. Jakby nazwać ten odcinek? W sumie ten odcinek jest takim odcinkiem niepotrzebnym w żaden sposób, ale stwierdziłem, że hej, nie mam pomysłu na odcinek, tak, żeby, no, inaczej. Jutro będzie odcinek Zoixa, ale nie chciałem, żeby kilka odcinków pod rząd było Zoixa, więc walnę ten zapychacz, że tak powiem. Jeśli oglądacie trollowanie u Purposa, to byłem trollowany i w ogóle i było fajnie i dostałem główkę i tak dalej, ale nie będę jej pokazywać, no bo nie chcę wam pokazywać mojej głównej działki, przynajmniej jeszcze. I tutaj chciałbym się odnieść do komentarza, który nie został wzięty na poważnie przez nikogo. O nie, wykryli mnie na serwerze. No, nie był wzięty na poważnie przez nikogo i tak dalej, ale mnie rozbawił trochę. Mianowicie, kiedy byłem trollowany, to oczywiście otworzono mi Ender Chesta, żeby mi tam główkę strollowany wstawić, prawda? I cóż, zobaczyło się coś takiego, no poza włosami, teraz włosów mam trochę więcej, no bo sprzedaję rzeczy, to ten. Jedna osoba zobaczyła te 3 staki diamentów tutaj i określiła, że jak to tam leciało? Dajcie mi chwilkę pomyśleć. Ten Spajki to chyba cheater, bo ma tam 3 staki diaksów, czy tam 2 ileś tam było chyba bodajże. No rzeczywiście, patrzcie, kurczę. VIP diamenty, S VIP diamenty, M VIP diamenty. Ja sobie tutaj trzymam tylko te diamenty, te podpisane. A wiecie skąd one są? Kit. VIP, S VIP, M VIP. O, w ogóle mam kit jedzenie do wykorzystania. Kit jedzenie. Dobra, wykorzystałem. I tutaj przez te kity zostałem oskarżony przez jakąś osobę w komentarzach, że mam cheaty, bo to jest taki problem zdobyć diamenty z kitu. Już nie mówiąc o tym, że gram od początku, absolutnego początku 1.11, który miał miejsce w lutym, to jest 3 miesiące już, jakoś tak, no 3 miesiące i parę dni, bo tam chyba było na walentynki otworzone. Ja mam aktualnie, nie wiem, co najmniej 1/3 skrzyni, podwójnej skrzyni diamentów u siebie w domku, tylko że, które wykopałem, znalazłem i tak dalej, ale ja dużo nie kopię, więc weźcie to pod uwagę i jeszcze się wymieniałem z ludźmi i tak dalej, więc to też miejcie na uwadze. I to jest taki problem w 3 miesiące mieć, nie wiem, 3 staki powiedzmy, już aktualnie do nich się odnieśmy? No nie wiem, niektórzy to naprawdę mają śmieszne tego. Więc tak, no chciałem po prostu zrobić taki śmieszny filmik, nieśmieszny, że byłem oskarżony o cheaty i nie, to nie ma być żadna próba typu, że ja się teraz tutaj jakoś, jak to powiedzieć, bronię? Tylko ja mam z tego śmiech i chciałem wam powiedzieć, że coś takiego miało miejsce i to jest zabawne i w ogóle, więc no. Także wiecie, no. Dobra, więc to byłoby na tyle w tym odcinku, jak widzicie mam tutaj... VIP, S, VIP, M, VIP, diamenty. Tu mam parę innych rzeczy, jakieś takie o banerki, koksy, właśnie podpis Vampirity, włosy, wygrane, podpisy moje i takie tam szalkery, no wiecie, tego typu. Dobra, więc ja dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli podobało, dostarczcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, nie wiem co może wam podobać w takim zapychaczu, no ale macie. I takie małe info. Znaczy dzisiaj o 16:30 będzie oczywiście spore, jutro o 15:00 będzie odcinek z Zoixa tutaj, którego zaraz nagram. I o 16:30 będzie jutro ważny vlog zamiast rozkmin, więc śledźcie. No i w niedzielę będzie kolejny film a propos tych 2 skrzynek. Tak stwierdziłem, że nagram. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i tak dalej. Zakliczcie w opisie. Trzymajcie się. Cześć, no i pa pa.